Steady? Od urodzenia. Cześć kochani, bardzo często dostaję pytanie, kto jest lepszym kierowcą, czy kobieta, czy mężczyzna. Prawdę mówiąc, uważam, że to nie jest kwestia płci, tylko indywidualnej predyspozycji. Natomiast dzisiaj zobaczymy, jak kobiety będą sprawowały się za kierownicą, bo dzisiaj będziemy mieli fajny kurs dla kobiet, które zaprosiliśmy i wyłoniliśmy z konkursu. Razem z Urzędem Miasta Warszawa zrobiliśmy kurs doszkalający dla kobiet. Idzie zima, będzie ślisko. Myślę, że taki kurs się na pewno przyda. No i przede wszystkim była świetna zabawa. Zobaczcie sami. Zapiewam pasy. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w Akademii Bezpiecznej Jazdy Kuby Bielaka w Warszawie i tutaj zwyciężczynie konkursu właśnie biorą udział w kursie jazdy, nauce odpowiedniej kontroli nad samochodem, panowania, prowadzenia. Mi się bardzo podoba, też obserwuję, patrzę, jest mega fajnie. Kuba, nasze dzisiejsze szkolenie jest pod hasłem Oswajamy poślizg. Kiedy ogłosiłam konkurs, kilka osób zaczęło się burzyć, że nie ma czegoś takiego jak kontrolowany poślizg. Co ty na ten temat myślisz? Zdura. Ale to jest, wiesz co, ja od lat się spieram z różnymi teoretykami techniki jazdy i tak dalej, czy jest kontrolowany poślizg, czy nie. Ja uważam, że jest. O poślizgu można opowiadać, ale żeby się z nim zaprzyjaźnić, trzeba go poczuć. I dlatego to jest spotkanie, za które ci strasznie dziękuję, żeby móc powolutku skradać się do tego poślizgu, takie pierwsze próby z poślizgiem, jak go dotknąć, jak go poczuć. To jest takie przedszkole tak naprawdę, ale z drugiej strony fundament, na którym buduje się wiedzę w ogóle o technice jazdy i o poślizgu. Na czym polega to dzisiejsze szkolenie? Co pokazujecie, z czego szkolicie? To są takie fundamenty jazdy, techniki jazdy, zachowania się w samochodzie, jak skoordynować podstawowe rzeczy, bo jazda samochodem jest prosta jak konstrukcja cepa. Można przyspieszać, hamować i skręcać. Do góry nie polecimy, tak? Ale problem polega na tym, że my jadąc samochodem musimy to wszystko skoordynować. Hamowanie ze skręcaniem, w jaki sposób, jak to skoordynować, jak wtedy to się przekłada na fizykę samochodu. Banalne takie ćwiczenia, które trwają około 5 godzin, pokazują tak naprawdę to właśnie przedszkole techniki jazdy. Poślizgi też są. To jest zbiór tak naprawdę z jednej strony wszystkich podstaw techniki jazdy, z drugiej strony zbiór też sytuacji najbardziej wypadkogennych, które zdarzają się gdzieś tam na drodze najczęściej i z którymi kierowcy mają problemy. Więc przećwiczenie tego z jednej strony daje ci i wiadomości, i nabywasz umiejętności, jak sobie radzisz, takie powiedzmy zbudowanie pewnego rodzaju mechanizmu takiego odruchu warunkowego, bo już w takiej krytycznej sytuacji, do której najlepiej nie doprowadzać, ważny jest automatyzm działania. Tam nie ma czasu na myślenie, nie ma drugich żyć, to nie jest gra komputerowa, tylko po prostu my musimy działać automatycznie i wyrobienie pewnego automatyzmu działania prawidłowego jest szalenie ważne w takiej cywilnej jeździe, jeżeli coś tam się wydarzy. No i tego właśnie wszystkiego się tutaj uczymy.
tytułem Wpadnięcie w poślizg. Co, przestraszyłaś się? I wszystko są rewelacyjne. Ale przynajmniej zobaczyły, jak to jest wpaść w poślizg w bezpiecznych warunkach, więc mam nadzieję, że zaczynają powoli odstajać, aczkolwiek Edytka nie chciała na to patrzeć. Nie wierzę w to, on coś robi tutaj. Serio, on coś robi, że wpadamy w ten poślizg, to jest chyba niemożliwe. Tylko kwiat dziennikarstwa kołował się na tej płycie. Teraz już tak się nie wystraszyłam. Ale ja się chyba nie boję. Bo wiem, że tutaj jest. O to właśnie chodzi, bo tutaj jest to wszystko kontrolowane. Samochód nie mój. Żebyś zobaczyła po pierwsze, że nie ma nic strasznego, że żebyś oswoiła ten poślizg. Tak, tak. Bo ten pierwszy raz byłam przerażona, a ten drugi raz już wiesz, tak. Ale zupełnie inaczej jest właśnie w takiej sytuacji kryzysowej. Wiesz, co zaczęłaś robić? Zaczęłaś robić to, że przez to, że nie byłaś już tak przerażona, to zaczęłaś myśleć też, co działasz, bo obie na początku jak zostały. Słuchajcie, tak, ten samochód został wprowadzony w poślizg. To nie było, wyście nic złego nie zrobiły. Tylko, że wy jechałyście tutaj 40 na godzinę. Za szybko. Na ulicy. Nie! Nie? No co wyobraź sobie, ile jeździsz na ulicy? 40? 30 na godzinę? Ile jeździsz na ulicy? To dużo za dużo, może nie będę znaczy, to mówić. Jest coś takiego, że rzeczywiście przy drugim razie zaczęłam już myśleć, nie? Że co zrobić? Że nie jesteś nagle, bo ten pierwszy raz jak Martyna wpadła, to ja myślałam, że po prostu umrę ze strachu, wiesz, ja byłam przerażona i krzyczałam, nie? Tak. Durna, wiesz, ale ten nie, drugi raz nie już, wytrzymał. Nie, ja to byłam taka wystraszona, chciałam uciekać, mówię, Boże, no zastanawiam. Teraz dziewczyny będą się nieźle bawiły, ponieważ właśnie jeżdżą na samochodach, które mają takie malutkie kółeczka z tyłu symulujące idealny poślizg. Wszystko się może zdarzyć, auto żyje własnym życiem i trzeba wyprzedzać jego ruchy, jego zachowanie, więc ja się pamiętam, świetnie na tym bawiłam. Ja myślę, że one również. Tak właśnie już patrzę, co tam się dzieje. Wow. Jak ci się podoba? Mega. Jestem na maksa zadowolona i polecam każdemu. Super. Uważasz, że ci się przyda to na drodze? Jak najbardziej. Polecam każdemu i uważam, że każdy kierowca powinien przejść takie szkolenie. A jak się bawiłaś na trolejach? Fantastycznie. Będziesz drifterką? Nie. To może i dobrze. Słuchaj, ja zawsze zachęcam. Kobiety zawsze są mile widziane. Słuchajcie, zrobiło się ciemno, cały czas pada, więc dziewczyny naprawdę tutaj mają kawałek ciężkiej pracy. Ale to bardzo dobrze, bo tak samo jest później na drodze. Ja nie dzielę na kobiety i mężczyźni, dlatego że to jest kompletnie bez sensu. Dlatego że kierowca nie ma płci, tak? Samochód też nie ma płci, chociaż pieszczotliwie nazywamy te samochody różnie imionami żeńskimi i męskimi. Nawet gdyby pokusić się o coś takiego, to co nam to da?
pozabieramy, jak jedna płeć będzie gorsza statystycznie, to co, pozabierasz drugiej płci prawo jazdy? Albo dać im większe zniżki, albo mniejsze zniżki na ubezpieczenia? Kompletny bezsens. Jedna i druga płeć ma zupełnie, są pewne różnice i ma zupełnie inny styl jazdy, uwarunkowania, szczególnie psychomotoryczne, psychiczne. Kobiety mniej walczą na drodze. Faceci przez adrenalinę, przez testosteron są podatni do działań takiego, powiedzmy, pawia, tak? Ja muszę się postawić i tak dalej. My jesteśmy podatni na to, na rywalizację. Kobiety mniej, ale kobiety z kolei mają góra-dołek, tak? Jednego dnia jestem skupiona w ogóle, super i tak dalej, wszystko widzę jak na trasie gdzieś tam rajdowiec, a drugiego dnia się gubię w swojej szafie, tak? Więc to też wiedza o sobie jest szalenie ważna i jakby podział tej płci w samochodzie ma sens tylko wtedy, jeżeli dana płeć będzie wiedziała, jakie ma plusy i minusy. I to jest bardzo ważne. Myślę, że wiele rzeczy, które tutaj zobaczyłam, których doświadczyłam, przeniosę na swoją codzienną jazdę. Na pewno będę jeździć bezpieczniej, będę bardziej dbać o bezpieczeństwo swojej rodziny, z którą podróżuję. Także jestem zachwycona. Jestem po prostu zachwycona i naprawdę jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za tą możliwość. Myślisz, że takie szkolenie powinni przechodzić kierowcy, którzy już jeżdżą na drodze? Tak, myślę, że takie doświadczenie może przypomnieć o podstawowych rzeczach, o których po prostu zdarzy nam się zapominać, jak chociażby dociągnięcie pasa, które w razie zdarzenia jest bardzo ważne, czy też wyregulowanie fotela kierowcy. Myślę, że to są takie rzeczy, które każdy powinien sobie przypomnieć. No i powinien to wszystko po prostu tutaj przeżyć, żeby mieć z tego taki fan jak ja dzisiaj. Także tak, myślę, że każdy powinien potrafić. Każdy kierowca. Kogo wolisz szkolić? Kobiety czy mężczyzny? Zdecydowanie kobiety. Raz, że płeć piękna, ale z drugiej strony kobiety są bardziej skupione na nauce. One 100% uwagi od samego początku przyszły sfokusowane na naukę. Facet jeszcze tam jakoś walczy ze sobą, co oni wiedzą, bardziej ambicjonalnie to traktuje. Dopiero po jakimś czasie, który tak naprawdę traci na to, że on tam walczy z jakimiś swoimi wyobrażeniami, zamiast się po prostu poddać nauce, to gdzieś tam może oni nie mają racji do końca, dopiero później rzeczywiście, no faktycznie tak jest, tak? Kobiety tego nie mają. Kobiety od razu na zadaniu są skoncentrowane
i te zadania wykonują szybciej. Dlatego efektywność szkolenia kobiet jest o wiele większa niż mężczyzn. To oczywiście też trudno to generalizować, ale tak jest. Jasne, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Słuchajcie, właśnie wróciłam do domu i mam taką refleksję i cały czas jak myślę o tym, to uśmiech mi nie schodzi z twarzy. Właśnie jesteśmy po 2 dniach szkolenia z doskonalenia jazdy dla kobiet. 2 różnych dniach, to była sobota i środa, 2 różne pory tych dni, i rano, i wieczorem, różne grupy kobiet. I powiem Wam, że to było niesamowite obserwować i w jednej, i w drugiej grupie było tak samo. Na początku te kobiety przychodziły takie zestresowane, nie wiedziały czego się spodziewać, trochę wycofane. Natomiast później, nagle, kiedy zaczynały jeździć, kiedy pierwsze poślizgi były dla nich przerażające, kiedy spinały się, były, zamrażało je wręcz za tą kierownicą, kompletnie paraliżowało, nie robiły nic, nie walczyły, nie próbowały wyprowadzać tego auta, tak później, pod koniec tego szkolenia, uśmiechy nie schodziło z twarzy, nie schodziły z twarzy tych kobiet. Piękne reakcje w samochodzie, piękna praca w samochodzie. Byłam bardzo z nich dumna i naprawdę patrząc na nich miałam ogromny uśmiech i cały czas się uśmiecham. To było naprawdę fantastyczne. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to proszę subskrybujcie, lajkujcie, no i powiedzcie, czy chcielibyście coś takiego oglądać z jakichś innych szkoleń, może szkoleń motosportowych. Jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie znać, dajcie komentarz, no i do zobaczenia następnym razem.